Oddłużamy od komornika, pomagam dłużnikom wyjść z długów. Dzisiaj Adrian. Adrian około 250 tysięcy długu. Był już u nas w kancelarii, więc Adrian opowie, jak doszło do tego, że w ogóle te 250 tysięcy długów się nabawił. Opowie, jak go zgoliliśmy na łyso, bo słyszałem, że zanim Adrian przyjadł do nas do kancelarii, to jeszcze miał bujną fryzurę, więc widzicie, jak to się kończy. Przypominam, kochani, że my robimy pomoc prawną również na raty. Jeżeli kogoś nie stać na pomoc prawną, możemy sobie to rozbić na raty. Dogodne raty takie, żeby było każdego stać, a nie żeby, nie wiem, wystać z was ostatnią krwawicę, jak to się mówi. Więc wystarczy, że z nami szczerze pogadacie. Zanim Adrian opowie, jak się nabawił tych 250 tysięcy długów, przypominam również, że poza tym, że oczywiście głównie zajmujemy się oddłużeniami, to przy okazji załatwiamy dotacje na remonty domów. To znaczy Unia Europejska wymusza remonty, wymiany kopciuchów i innych rzeczy, rozdaje pieniądze. My robimy takie audyty bezpłatnie, więc jeżeli masz kogoś w rodzinie, kto ma dom albo ze znajomych, napisz, sprawdzimy, jak możemy tobie pomóc. Przypominam, że wszystkie wywiady zapisywane są na kanale na YouTubie. Mój kanał na YouTubie nazywa się Oddłużam Mateusz Swobodzian. Jestem jedyną kancelarią w Polsce, jedyną, która regularnie pokazuje klientów, którym pomaga. Adrian, jesteś gotowy? Jestem gotowy. Czy to prawda, że zanim przyjechałeś do nas do kancelarii, to miałeś bujną fryzurę, a potem jak wyszedłeś, to ją straciłeś, bo tutaj różne opinie krążą o nas. Jak to tam było u nas? Wiesz co, przyszła pani komornik, no to trzeba było zmienić wygląd. Tak? Okej, ile ty masz tego długu? Wiesz co, 250 tysięcy. Tak, mniej więcej. Jak żeś się dorobił 250 tysięcy długów? Wiesz co, standardowo, no. Tu samochód się chciał zmienić, wesele. Zmiana pracy i też nie pomogła i no i tak nie poleciało. Znaczy te 250 tysięcy długo, co ty na raz wziąłeś na jakieś tam potrzeby, czy po prostu dobierałeś kredytów, aż po prostu to się skumulowały? Wiesz co, Skumulowały. właściwie no to zaczęło się od małego kredytu na auto, na jakiegoś tam typowego gruza, powiedzmy. Okej. A później przyszła pierwsza praca, no to chciało się auto zmienić na lepsze. No i tak to już później poleciało. Auto, coś tam dalej, nie wiem, ktoś cię oszukał, miałeś może firmę, Wiesz co, jakbyś mógł tam pociągnąć. nie miałem żadnej firmy. Raczej, no nikt mnie nawet nie oszukał. No i chciało się fajnie pożyć, no to się pożyło, a Wyszło, wyszło. teraz trzeba to spłacać. Dobra, okej. A ile lat miałeś komornika? O ile miałeś, bo w sumie nie pamiętam. Komornik w sumie teraz wszedł dopiero na wypłatę. Ile lat miałeś komornika? Ile lat miałeś, przepraszam, ile lat, od ilu lat zmagasz się z długami? Może tak było pytanie. No, do 18. Od 18 czy od 18 lat? Od 18. Ile No, masz lat? 26. 18, 26, to przez 8 lat tylko windykacja cię ścigała i nie wiem, dopiero Znaczy, niedawno. właściwie windykacja, no to od zeszłego roku. Czy Do ty tej pory, no spłacałeś? tak, do tej pory jakoś dawałem radę spłacać. Aha, okej, dobra. A co spowodowało, że w ogóle napisałeś do mnie, a nie wiem, nie do innej kancelarii na przykład? Chyba, że były jakieś inne. Wiesz co, wyskoczyłeś akurat żonie na TikToku i powiedziała, napisz, zobaczymy, jak to będzie. Napisałem. A tutaj są dwie upadłości? Czy żona wyłapała, bo wiedziała, że ty masz kłopoty? Znaczy, żona wiedziała, że mamy kłopoty. Ona też dzięki mnie narobiła sobie trochę długów. Próbowała też ratować sytuację, no ale było coraz Słuchamy, gorzej. słuchamy. A żona też była w kancelarii, czy tylko ty byłeś u nas? Nie, tylko ja byłem. Żona też planuje przyjechać? Nie, wiesz co, akurat u żony już się udało pospłacać. Okej. Akurat jej rodzice pomogli. No i zostałem na razie tylko ja z długami. Daleko miałeś do nas do kancelarii? O, wiesz co? Ja jestem spod Wadowic. No to trochę kawałek był.
A ile czasu siedziałeś u nas? Około 400 km będzie? Coś takiego? A ile godzin u nas ci zajęło, żebyśmy tobie tutaj naprostowali te wszystkie dokumenty? Powiem ci, od 17 prawie do pierwszej w nocy siedzieliśmy. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Jechałeś do nas 400 km. Jeszcze raz, od której do której siedziałeś w kancelarii u nas? Od 17 do pierwszej. Do pierwszej w nocy? Tak. Pokażcie mi kancelarię, taką drugą, która tak robi, kochani. Ja naprawdę nie, może taka jest, bo ja się spotkałem, że prawnicy zazwyczaj pracują te swoje 8 godzin i mają w dupie. Tak, od 17 do 18, do 19, do 20, 21, 22, 23, 24. 8 godzin siedziałeś u nas. Tak. Tak na szybkiego licząc. I ile długo? 250 tysięcy? Tak, zgadza się. I jak się siedziało tyle godzin u nas? No, wiedziałeś, że to tyle będzie? Bardzo fajnie przyjął. Żeby nie zastąć, kawę zaproponował. Przyjemnie było. To pierwsze, no tutaj ja nawet nie wiedziałem. Znaczy ja coś słyszałem, że był jakiś film, ale ja jezu, to będę musiał do Metnasta zadzwonić i pogratulować. Nie, ja byłem jako ostatni w tym dniu. Do pierwszej nocy siedział z naszym tutaj Adrianem. Dobrze. A jakieś miałeś takie największe przykrości? Jakieś miałeś przykrości związane z długami? Czy tak po prostu gładko przeszedłeś przez to wszystko i nie było dziwnych akcji? Był jeden taki dość nieprzyjemny windykator, ale to też sobie poradziłem. Okej, dobra. Tak przypadkowo pies musiał wychodzić na ogród, jak przyjeżdżał. Pas spuszczałeś na windykatora? Psu się chciało, no to nie będę psa trzymał w domu. Rozumiem, że dostał nagrodę za to, że pogonił tego złodzieja? No pewnie. Kurwa, idealnie. Dobra, a co was przekonało, żeby się do mnie odezwać? Bo powiedziałeś, że żona tutaj mnie gdzieś zobaczyła na TikToku. No ale wiadomo, że nie jestem jedyny. Czym cię przekonałem, czego nie zrobili inni? Przede wszystkim wszystkie wywiady, jakie masz na YouTubie. Też dłuższy czas już, zanim napisałem, no to jeszcze śledziliśmy ciebie na live'ie, no, na live'ach, no to raczej to nas przekonało. Ja tylko, kochani, przypomnę, że my robimy pomoc prawną w ratach, czyli jeżeli kogoś nie stać na pomoc prawną, to możemy dogadać się na raty takie, żeby było każdego stać. Nie wiem, czy inne kancelary tak robią, a przynajmniej my robimy tak, żeby to było na każdego portfel, więc naprawdę jesteśmy tutaj elastyczni. I przypominam, że my załatwiamy również dotacje na remonty domów, to znaczy Unia Europejska daje, najpierw nam zabiera w podatkach, a potem wymusza na nas remonty. Możecie sobie o tym poczytać w Google, że będą kary za brak remontów. Do 2030 roku będzie to egzekwowane, więc jeżeli masz dom ty albo ktoś ze swoich znajomych, z rodziny, możemy bezpłatnie zrobić audyt, czy tobie pieniądze przysługują. Jak tobie będą przysługiwać pieniądze, to podejmiesz sobie decyzję, czy będziesz chciał coś remontować, czy nie. Dobra, Adrian, może tak z perspektywy czasu, nie miałeś jakieś obawy, a teraz już wszystko się takie proste wydawało. Jakie odczucia? Na początku, no to cały czas wydawało mi się, że sam sobie poradzę ze spłatą. Okej. Cały czas, no, wypłata szła na raty, ale dawaliśmy radę. Jednak później ta zmiana pracy, trzeba było zabrać chwilówkę, jedną, drugą, no i później leciały chwilówki, żeby spłacić chwilówki i już trzeba było jakiejś innej drogi ratunku poszukać. Dobra, słuchaj, zrobimy takie krótkie podsumowanie live'a, to znaczy ja ci zadam krótkie pytanie, a ty mi króciutką odpowiedź, żebyśmy tak sobie to podsumowali, dobra? Jasne. Ile masz długów mniej więcej? 250 tysięcy. Ile godzin jechałeś do nas do kancelarii? Mniej więcej? Wiesz co, już nie pamiętam, jechałem pociągami. A kilometrów ile miałeś? 400 kilometrów. I ile godzin siedziałeś u nas w kancelarii, albo w jakich godzinach? 8 godzin od 7 do od 17 do pierwszej w nocy. Od 17 do pierwszej w nocy. Gdzieś mnie poznał? Jak na mnie trafiłeś? Na TikToku.
I czy to prawda, że cię ogoliliśmy na łyso w kancelarii, czy przyjechałeś tak, żeby tutaj rozwiać wątpliwości? No wy nie ogoliliście. Nie ogoliliście. A bo to różnie piszą, kochani, więc wiecie, nie? Ja ci bardzo dziękuję, Adrian, że znalazłeś czas, bo dzisiaj jest dzień wolny akurat, więc zawsze mogłeś sobie pójść na piwko, czy tam z kolegami, a mimo wszystko przyszedłeś, jestem ci za to bardzo wdzięczny. Kochani, nie, no, mnie nie stać na piwo. Przypominam, że załatwiamy pomoc prawną na raty, jeżeli kogoś nie stać, możemy to w ratach rozbić i załatwiamy dotacje na remonty domów do 135 tysięcy. To nie jest żaden kredyt, żadna pożyczka, po prostu Unia Europejska daje pieniądze, z czego można skorzystać. Dziękuję ci bardzo, że znalazłeś czas. Z mojej strony na dzisiaj to jest tyle. Lecę. Dzięki wielkie.